Kolejne dwa dni to Ternopol. Przyjechaliśmy na dworzec kolejowy i powiedzieli nam: mamy tu 5 busów z Kijowa, z dziećmi. Porywa lokalnych wolontariuszy, aktywistów. Chowają ludzi do piwnic i katują. Niektórzy ludzie wracają, co do innych, niestety do dziś nie wiemy, co się z nimi dzieje. I wtedy zaczynasz płakać. Albo płaczesz w domu. No też widzą, że inne busy z Czerwonym Krzyżem są ostrzelane, zniszczone. To były te bomby kasetowe, które rozpadają się na setki malutkich odłamków. Na przykład jedziemy i leży po prostu spalony człowiek, a pies obok ciągnie ludzką rękę, całą osmaloną, i mu trzęsie się w pysku. Takie to są widoki. Ale to wciąż jest wasza, nasza wspólna misja. Pomóc im w pomaganiu innym.